Zobaczcie, jaki widok. To był potężny zamek. I tu już można było się bronić i ciężko było, myślę, go zdobyć już też. Jednak dotarliśmy do drugiego zamku, do miejscowości Amboise. Tak to się podobno czyta i wypowiada po francusku. No i jesteśmy przy zamku, który nazywa się identycznie jak ta miejscowość. Tu jest wejście do tego zamku. Zamek jest ogromny. Mam nadzieję, że uda nam się go zobaczyć w miarę w całości, bo jest godzina do czwartej już, także czasu mamy 2 godziny na zwiedzenie tego zamku. Idziemy, jesteśmy troszkę zmęczeni, ale powiedzieliśmy sobie, skoro tutaj już dojechaliśmy, to i tak pójdziemy. Skoro tu jesteśmy, to musimy przyjść, bo by było nam szkoda później, że nie byliśmy, że nie weszliśmy do zamku, że nam się nie chciało, bo później jak wrócisz do domu, to już się chce więcej. Idziemy, za dużo gadam, idziemy. A, Kubuś chce taką tabliczkę, Paryż. Dobra, idziemy. A, Klarcia Belgium, I love Brussels. No, no, bo zobaczymy, może sobie kupimy. Na razie idziemy. Idziemy, chodźcie, bo mamy mało czasu. Zamek jest położony na górze, jak to z reguły zamki, ale ten na takim dość dużym wzniesieniu. No i trzeba się wspinać. Idziemy, ale już jesteśmy blisko bramy. Klarcia pierwsza, Kubuś drugi. Agusia trzecia, a ja ostatni. Ale damy radę. Ale to wygląda tutaj. Patrzcie. Wchodzimy na zamek, jak rycerze. Château de Amboise. Zdążyliśmy ticket office i już. Dzień dobry. Bonjour. Super, bo dostaliśmy tableciki do zwiedzania tutaj pomocne, które będą nas informować o tym wszystkim, co na zamku trzeba zobaczyć i co jest ciekawego. Trochę historii tego miejsca. No i nic, pozwiedzamy sobie to miejsce. Fajnie, bo jest też po polsku, a dla dzieci i Agusi jest po angielsku. No i super. Dobra, idziemy do góry, patrzcie. Ale wchodzimy na zamek, na dziedziniec. Okej. Start. Dobra, idziemy. No i ukazał się naszym oczom po raz kolejny zamek. Co tam skanować? Idziemy tam zobaczyć pierwsze tamte mury? Póki nie pada.
ale piękna panorama tu pewnie będzie na Loire. Zobaczcie, jaki widok. To był potężny zamek. I tu już można było się bronić i ciężko było, myślę, go zdobyć już też. Ale jest fajny ten zamek. Tam jest taki taras widokowy. Chodźcie, pójdziemy. Chodźcie, jak prawdziwi rycerze idą murami miasta. Bo to się przesuwa deszcz. I uciekamy. Żeby nas nie zmoczyło. Lećmy szybko. Faktycznie, to się przesuwa deszcz, nie? Tak, tak, to widać, że to tam leje. Chodźcie, chodź, ciszej, ciszej, ciszej. Chodźcie, bo będzie padać, za 2 minuty pada. O, zaraz nas zmoczy, uciekamy! Tutaj była sala strażników. I jest taka zrobiona wizualizacja na tablecie, że strażnicy siedzą, zapisywali, kto wchodzi, kto przychodzi dalej. No i teraz idziemy dalej. Coś mi wyszło. A, widzisz, ale pięknie. Tutaj był król Francji, słuchajcie. Tutaj stacjonował król Francji. Nie wiem, czy to działa, jak to działa do końca. Przepiękna sala. Tutaj weszliśmy do wielkiej komnaty, gdzie po polowaniach król przychodził, odpoczywał, no i zażywał różnych trunków. Także fajnie to tu wszystko wygląda na tych wizualizacjach, które mamy na tablecie. Nie wiem, czy to będzie widać, ale spróbuję to pokazać. Jest pokazane, tu było łoże tej sali. Tam, o, będziemy widzieć ogień rozpalony. Tutaj pana, tam stojącego. Super to jest zrobione. Przenosi nas w te czasy, które były kiedyś. Jak to król tutaj sobie siedział i jadał. Jesteśmy w kolejnej sali. Komnata królewska. To jest komnata królewska, która tutaj, w której król tutaj sobie spał. Co tutaj się stało? A to faktycznie jest śmierć. No tak. Klarcia przeczytała, że to jest obraz. Widzi, Klarcia widzi, rozpoznała śmierć Leonarda da Vinci, który jest pochowany tutaj w tym zamku. A tutaj według tego przewodnika jest to komnata królewska. Król sobie tutaj sypiał. Tutaj ciąg dalszy tej komnaty. A, to jest dressing room. Tu jest napisane. Czyli taka przebieralnia. Dobra, idziemy dalej. Chodźcie, idziemy piętro wyżej. Do kolejnego, na kolejne pokoje. Chodźcie. No tak na razie niesiesz, ja też. Już się przenosimy chyba w czasy trochę późniejsze. Jesteśmy piętro wyżej. I widać, że uwaga, Klaćka, że zabudowa albo wystrój pomieszczeń troszkę już inny. Ale też piękny. Idziemy, dobra, dalej, chodźcie. Dobrze, tu jesteśmy w pomieszczeniach króla Ludwika. Książę Orlean otrzymał zamek od swojej matki Ludwiki Marii w 1821 roku.
i przyszły król Francuzów nabył 46 domów otaczających zamek, by je wyburzyć i w ten sposób stworzyć widok na mury obronne. Siedziba królewska została urządzona według obowiązującej wówczas mody. Ciekawe rzeczy. A tu było wyjście na taras, taki piękny. Chodźcie, idziemy sobie zobaczyć tutaj. Nie, nie, tu idziemy na mury. Tu zobaczcie, deszczyk popadał. Przeszło wszystko. Ale pięknie tą Loarę tutaj widać, nie jest głęboka. A, i tutaj mamy piękny widok na cały zamek z boku. Tam, gdzie te flagi, to tam nas spotkał deszcz i uciekaliśmy stamtąd. Ale fajnie to jest zrobione tutaj, te przejście, zobaczcie jak świetnie. A bo tu był kiedyś wjazd. Tu były wjazdy. Tu kiedyś wjeżdżały konie, zobaczcie jak to było zrobione. No, wjeżdżały tędy konie, tutaj jest piękna wizualizacja, jak wjeżdżano tutaj. Właśnie, tu wjeżdżano konno. Super. No, wieża jest dziecka Minimitów. No super to jest zrobione, słuchajcie, że ktoś tak to zrobił. I właśnie taką wieżą jeździecką wchodzimy. I wjeżdżano się... Wieża Minimów, no. I wjeżdżało się tutaj konno. Na wysokości 40 metrów. 40 metrów? Ta wieża Minimów, ona dominuje nad Loarą z wysokości 40 metrów. I w tym salonie, który był budowany w 1943 roku, gościł książę prezydent Ludwik Napoleon Bonaparte. Gdy przyjechał doręczyć emirowi Abdullahowi el-Kadarowi jego uwolnienie 16 października 1952 roku. Czyli ten, bo tam było to zdjęcie. Tak, tak, był jego, było. No, no, to został uwolniony przez Napoleona, tak? Czyli też tutaj Bonaparte był, bywał. Przepięknie ten zamek wygląda. Startujemy teraz z wizytą jeszcze w ogrodach na zamku. Ale naprawdę no ładne to miejsce, chociaż szybko udało nam się obejść w godzinę zamek. Najmniej ciekawy, chociaż ładny, nie? No to jest duży zamek. To był, to widać, że to był też taki zamek, że tak powiem, no obronny. Dość poważnie obronny, bo wysokość tutaj, proszę bardzo, z murów jest imponująca, bo aż taka. A tam teraz sobie mieszkają ludzie. O proszę, widać ich ogródki.
No zamek ładny też, no ładny, trzeba przyznać, że ładny. Ogromny. Choć myślałem, że dłużej go pozwiedzamy. Idziemy jeszcze się przejść teraz po ogrodach. No i zobaczymy, co dalej. Czy dzisiaj pojedziemy dalej w kierunku Hiszpanii już. Mamy taki fajny nocleg, 450 km stąd. Na takiej farmie można się przespać. Fajna bardzo, w takim sadzie właśnie są stanowiska dla kamperów, możliwość przenocowania. No i zobaczymy, bo to było już dla nas duże ułatwienie jutro, bo byśmy byli 450 km dalej. Zobaczymy, czy się uda. Tutaj dopiero będzie widać, jak jest wysoko i jak potężna jest tu budowla. No właśnie. No bo jest duża, naprawdę duża. Tutaj ładny jeszcze widok na most. Pierwotny most był tutaj, tu gdzie te dwa filary, jeden i kawałek widać drugiego. I tam był pierwotny most z czasów średniowiecznych. Strzelę wam też w taką w ramię. No nie spychać się. Czekaj. Razem uśmiech. No dobra. No dobra, no i tak do końca. Wiecie, co to jest tutaj? Ale nie ma urodzaju. Za dużo nie ma urodzaju w tym roku. Winogrona. Tylko coś słabo, patrz, Agusia. Ale wyżej są, ładne. Niektóre są ładne. A, no niektóre są. I tutaj na wino królewskie winogrona rosły. No. Pięknie. Ta część tego ogrodu to część orientalna. Tu można to chyba wejść bliżej i zobaczyć. Chcecie? Cóż to jest? Jakieś arabskie tutaj są. Właśnie jakieś arabskie napisy, widzicie? To co, oni są tu pochowani? Nie, nikt pochowany tu nie jest. Ale jakaś taka część orientalna. Tutaj ten ogród jest jakby na trasie południowo-wschodnim dominującym nad cedrem libańskim, orientalny ogród zaprojektowany w 2005 roku przez artystę plastyka Richarda Korajhi. Cześć pamięci zmarłych w tym miejscu towarzyszy broni emira Abdelkadera. Geometryczna dyspozycja stel jest przerwana zieloną linią w kierunku Mekki. A, czyli gdzie jest zielona linia w kierunku Mekki? Tamta chyba, tamta, ta po środku, zielona linia w kierunku Mekki. Rozmaryn, jaśmin, laur i cyprys odnoszą się do pejzażu obu wybrzeży Morza Śródziemnego. Czyli Emir Al-Kader był jakąś tam osobą związaną, jakimś liderem religijnym i militarnym, który prowadził walkę przeciwko francuskiej inwazji kolonialnej w Algierii na początku XIX wieku. Prawdopodobnie był tu więziony. I tutaj został uwolniony przez Napoleona. No właśnie, to miejsce tutaj upamiętnia jego osobę, co by tu dużo nie mówić. No dobra. Lecimy. Chodźcie.
Tu jeszcze jest taka bardzo fajna, jakby, nie wiem, obronna wieża była, czy co. Idziemy, chodźcie, obejdziemy dookoła sobie. Idziemy jeszcze to zobaczyć, chodźcie. Chodźcie, patrzcie, jak tu jest wąsko. Kto idzie? Klarik? Klaruszka? A, widok na ten. Na miasto, na Starówkę. W ogóle to miasteczko jest bardzo piękne, urokliwe. Przepiękne jest to miasteczko. Zobaczcie. Może jeszcze też troszkę się przejdziemy, co? Starówką pokażemy. I sami sobie zobaczymy. Ale ładnie to wygląda. Tutaj to miejsce restaurowane. O, tutaj pokażę. To jest kościół, nie? To jest kościół. Kaplica bardziej właśnie. Świętego Huberta, tak. I tutaj jest pochowany Leonardo da Vinci. No właśnie, tu w tym miejscu. 1519 zmarł i został pochowany. No. No niestety nie wejdziemy do niego. Król wyjątkowo się zgodził. Na to. Król się zgodził. Jest pokazane, pokażcie. Kubuś pokaże na tablecie. Troszkę słabo będzie widać, ale... No właśnie. A, panowie, zobaczcie. Panowie to tutaj wszystko odbudowują. Kawałek po kawałku. Wchodzą... Kawałeczek po kawałeczku. Odbudowują, czyszczą, elewacja. To wszystko potrwa pewnie jeszcze ileś lat. Bo widzę, że oni to bardzo powoli. Kawałeczki niósł w ręku. Pan restaurator i... I to, no właśnie, odnawiają wszystko. Dobra. Piękny zamek, naprawdę ładnie to znowu wygląda. Znowu super miejsce, w którym byliśmy i które udało nam się zobaczyć. O, tu można zobaczyć, jak ci panowie pracują. Zobaczcie. Kolejny zamek na naszej liście zamków, które odwiedziliśmy, zaliczony. Super, że mamy, zobaczyliśmy cztery zamki w sumie w Dolinie Loary już. Tak stopniowo będziemy przyjeżdżać co jakiś czas pewnie do Francji, aż zobaczymy wszystkie. Uciekamy z zamku Amboise. Chyba to dobrze wypowiedziałem, chociaż nie mam pewności. I idziemy sobie teraz, może jeszcze na miasto. Zobaczymy. Dobra, uciekamy. Teraz już na pewno wracamy do samochodu. Kubuś mówi, że mamy dwa magnesy z Francji, z dwóch zamków dzisiaj. Dzisiaj zdobycz jest, tak, Kubusiek?
Kiwa głową Kubuś, że tak. Klarcia, pokażesz ten swój magnes, czy nie? Uważaj. Klarcia ma tutaj. A Kubuś, pokażesz swój magnes? Pokaż, wysyp go tam. A, no właśnie, z zamku. A zamku, jak się nazywał, bo zapomniałem. Amboise. Amboise, właśnie. Tego zamku, o! Tego zamku, z tego zamku magnes. Klareczki jest ten, właśnie. Zdjęcie zrobione z drugiego brzegu Loary. No i wracamy do auta. Uwaga, bo wyjeżdża samochód. Dzisiaj mamy dwa zamki zaliczone, 7 godzin na zamkach. Nawet, no 7 godzin, bo o 10 byliśmy na pierwszym, a teraz kończymy drugi, jest 5. Idziemy do auta i decydujemy, czy jedziemy na to miejsce, gdzie byliśmy wczoraj, gdzie spaliśmy. Super miejscówka, Spark Fortnite, bardzo fajna. Czy jedziemy na drugi nocleg, który jest też bardzo fajny. Byliśmy tam 3 lata temu, czy 4 to już jest, 3 lata temu. I wtedy mamy bliżej do Hiszpanii, ale jest 400 km ponad stąd. Zobaczymy. Dobra, pozdrawiamy ściskich i ściskamy i pa, do zobaczenia. Idzie ekipa nasza dzielna tutaj, tak, wędruje.